jest. 29 lipca, czyli wracamy do Chorzowa. Tak, sobota wracamy do Chorzowa. Wyjechaliśmy już z tego, z Bydgoszczy. No i co, i teraz zostało nam teoretycznie 4 godziny drogi do domu, ale znając życie, przejazd przez Częstochowę będzie kiepski. Chociaż może z racji soboty wszystko będzie dobrze. To teraz może Michaśka krótko podsumuje wakacje. W Łodzi było fajnie, w Gdańsku też, no ale wczoraj to nie. Czemu nie podobało ci się? Pamiętasz to? Co? No. No ale co, no to... No bo ktoś tam mówił, no i nie umiałam zasnąć. Aha. No bo w hotelu jacyś goście tam do drugiej w nocy imprezowali, no i niestety było słychać na cały hotel, no ale potem się wszystko za 15:03 uspokoiło, no i już było dobrze. Ale wakacje ogólnie się udały. No też tak myślimy. Pogoda w miarę dopisała, chociaż ostatni dzień pobytu w Trójmieście był kiepski, bo padało cały dzień. Jeden dzień był taki, że nie można było naprawdę wyjść nigdzie. No i spacerować, ale... Reszta? Super. Ale wczoraj też było tak dziwnie, bo tak, najpierw była ładna pogoda, a potem zaczął padać. Uciekaliśmy do hotelu, no jak się okazało, po drodze przestało padać i się rozpogodziło. No ale wakacje udane. A napiszcie w ogóle w komentarzach, jak wam się udają wakacje. Udają, udały, jakie plany jeszcze na wakacje, bo w sumie jeszcze jest lipiec, jeszcze został cały miesiąc wakacji. Także właśnie. Czekamy w komentarzach, napiszcie jak u was z wakacjami, bo niektórzy się już nas pytali dzisiaj, jak nam się udaje wakacje, no to już wiecie, a teraz pytanie do was, jak wam się udaje wakacje lub jakie plany. No i co, widzimy się gdzieś z drogi, nie? Teraz przerwa w drodze, ponieważ nogi już zesztywniały, oj, brudny ten. Brudny był obiektyw. Nogi zasztywniały, więc trzeba coś się napić, może coś przekąsić, a potem dalej jechać. A my jesteśmy 70 km przed czym? Katowicami. Nie, Częstochową. Także najgorszy punkt jeszcze przed nami, Częstochowa. Jak to pominie, to już będzie dobrze. Długa kolejka, co? Bardzo długa. A co ty bierzesz? Moja foczkę. Foczkę bierzesz? Jakieś nowe zabawki są? No, jedynkę bierzę. To są jakieś takie proszeki, jak ja mam sówkę taką, pamiętasz? Taką ciasto linek robiliśmy, to była ta sówka. No. No to jest z tej serii właśnie. Tak? No i będę miała już dwa. A to jest foczka mała. Mhm. A to nowe czy stare jest? Nowe. Nowe. Pokaż foczkę. A nie masz takiej foczki w domu? Nie. Pokaż ją. A to jest przyszta pametka. Przypięta. Pokaż foczkę. A mi się wydawało, że masz taką foczkę. Ale ładna. Mam sowę. Sowę taką? Jeszcze jest byczek. A co za seria jest? Nie wiem, co to za seria. Pingwinibus. To też czy... Ale fajna. Pingwin jeszcze jest ta, jak ona się nazywa? Żyrafa. Żyrafa. Pingwin. Dużo tego jeszcze jest. No to jest jakiś, no... Tutaj masz. To jak będziemy w domu, to musisz znaleźć kiedyś tam. O, jeszcze jest tygrys. Nie, to nie, to jest nosorożec. A to jest wylana kawa. To już co tygrys nazywałam. A ja gdzieś taką widziałem fokę już u ciebie. Nie, ja miałam taką, miałam takie, no i to się mówi, takie kameleony. Aha, kameleony. Jemy. Jemy i pijemy. Ale takiego tłumu to w McDonaldzie nie widziałem, odkąd żyję na świecie. Po prostu, nie wiem, 100 osób do jednej kasy, kolejka, w jednej kasie się robi wszystko, się obsługuje, wydaje, jest masakra. No ale cóż, życie. Foczka ma niebieskie oczka. A Michasia ma oczka w kolorze... zielono... szare. Simory. A jakie ja oczy?
Też zielony chyba. Oczy zielone, życie spalone. Ty masz piwne. Oczy kocie, życie w złocie. Oczy niebieskie, życie królewskie. Ty masz podwójne oczy. Oczy. Jakie masz oczy? W jakim kolorze? Szarym? Pokaż. Marek, a ty masz piwne. Zielono-szare. Piwne oczy? Nie wiem. Ciekawie, jaki kolor oczu mają nasi widzowie? Napiszcie. W komentarzu. Jaki będzie więcej? Zielone, no właśnie. Szare, niebieskie. Moje się podobno zmieniają kolor wraz z nastrojem. Szare, zielone, no? Ale czyje? Moje. Naprawdę, to jest jakiś cybor. Tu byliśmy w Gdańsku. Tutaj teraz tu. Jechaliśmy tu do Bydgoszczy. Później i patrz. No, tu. Z Łodzi, tu. I patrz, jak my teraz będziemy jechać. Teraz tu gdzieś jesteśmy. No, ale patrz, jak teraz z tygą. Tak, będziemy jechać. Tak. Tak. Nie, nie, nie. Tak. Do Katowic, Częstochowy, no, do Katowic. To blisko, co? Co? Blisko. No, bliżej niż tu było. Popatrz, tyle drogi. Tu Bydgoszcz. Tu jechaliśmy dzisiaj. Lublin. No, to jest najgorszy odcinek właśnie. Tu Częstochowę minąć. Jakiejś zdarzenia drogowego, no wypadek, no ale ciężarówka zjechała w pobocze, stanęła w poprzek, jak widzieliście, i korek się ciągnie. Ulala, gdzie on się ciągnie? Do Częstochowy prawdopodobnie. No wiesz co, ludzie tu nie, gdzie tu nigdzie nie zawrócą. 30 km przez Częstochową, nie, no oni go szybko wezmą i ściągną tam. No to nie jest szybko, Marek, to jest godzina na, wiesz. No spalują go. To nie jest takie autko czy co, to ma naczepę, to ma... Co? Ładunek jakiś na sobie. No nie wiem, jak on zjechał w prawo. No nie wiem, może mu ten opona szczeliła i go ściągnął. W tym korku teraz mieć. No dzięki ci, że ja nie jadę tam. No ale nie jadą cóż tanie. No dobra, nie kracz. No ty lubisz krakać, no, Marek. No a tutaj dojeżdżają. Nie. No tu stoją wszyscy. Nie, to się powoli przesuwają. Tak, po podróży, która była trochę męcząca, wyczerpująca, korki oczywiście były, no ale to już za nami. No i Michaśka po przyjechaniu, po przyjściu do domu coś zobaczyła na biurku. Taką lalkę. Taką porcelanową lalkę. A od kogo dostałaś? Od babci Basi. No to pokaż widzom teraz lalkę. Ja sobie teraz tu się odłożę. Mnie już tam nie musi być widać, bo mi dosyć było widać ostatnio. No ładna. Pokaż, co ta lalka robi. Ona ma takie fajne boże loki. Lubię loki. A to jest jakaś ta chyba? No. No jak się to mówi? No, księżniczka, nie? Szpanka. Szpanka? No pokaż buty. No, kiedyś takie buty nosiło. No a pokaż ją tu z przodu. Z przodu ma taką niebieską, białą sukienkę z brązowymi takimi paskami. Tu ma coś, jakiś krzyż. To jest taka peleryna złota. No faktycznie, ona ma takie siwe włosy zimowe, nie? A potrafi ona stać, chyba nie? Umiesz ją postawić? Stoi? No trochę gorzej, nie? No i piono słabe, ale... stoi nawet, proszę. Tylko trzeba uważać, bo ona jest zrobiona z porcelany, nie? Ale też nie. Siedzisz? A rękami rusza? Super. Głupą nawet chyba też rusza, nie? Nogami też. Też nogami. Czy jak w Barbie prawie? Nie, no nie aż tak prawie. A tu jeszcze Michaśka ma czekoladę czy coś? A to też się nie da zjąć tego ubrania. Nie da się? No i całe szczęście, bo by wyglądała jak te lalki Barbie, które tam widzieliście spod łóżka. A jeszcze nie, a tam są ubrane. Aha, no tak.
tu są lalki bardziej ubrane. Ale one z nami na przesach nie były, nie? Nie. Dobra. Patrz, jak ją. O, i to jest ta foczka ubrana z McDonalda dzisiejsza. Ale patrz, ona tak jak taka kulka wygląda. No i co tu jeszcze jest? Tu są te zestawy, znaczy zestawy, te figurki Play-Doh. Jakie Play-Doh? Playmobil, co przywiozłaś? Playmobil, Boże. I to jeszcze może raz widzą scenę pokażemy, co świecącą. No i wstawimy tutaj te. Ale ta trochę, wiesz co? Tu jest ta pani młoda, o, tu jest ta Halinka i Marzenka. Nie, to ja patrz, to są te gołąbki. No to załącz tą scenę. Nie, światło może być może, bo widzicie, to zgadza jak coś. No to ja trzymam, ja to może przełączę na coś innego. Wow, no fajnie to wygląda. Ta scena jest fajna, tak kobieta miała rację, nie? Że warto to kupić ten zestaw. Fajnie nawet. No to już widzowie widzieli, dobra. Ale z tego co ja wiem, to jeszcze jak przyjechaliśmy, były jakieś paczki, no. I coś przyszło z zaległego, nie? Jakieś zaległości, słuchajcie. I co to jest? To teraz Michaśka wam pokaże. To jest taki fidget spinner. No taki normalny, ale on też co robi? Możecie nie normalnie regulować. No to zaś. Tutaj tak świeci. Ale to tam lepiej z tamtej strony, nie? No. No to naciśnij. Wow. No fajny. A jeszcze można inaczej ustawić te lampki, nie? No i teraz zakręć. Jeszcze jakoś da się, nie? Ile tam jest tej opcji świecenia? Jeszcze tak? Już koniec? Nie? Nie, nie. O tak jeszcze jest. Każda inaczej. To zakręć teraz, jak to będzie wyglądało. Fajne. No to wreszcie ten świecący fidget spinner przyszedł. A kiedy byśmy go kupowali? Jakoś tak, nie? Czerwiec, maj, koniec maja. W końcu dotarł. Ale spinner, to już można powiedzieć, przeszłość, ale jeszcze coś przyszło, co też zamówiliśmy, o czym gdzieś tam kiedyś wspominaliśmy, a mianowicie co, Michaśka, przyszło? To są takie fidget sticky. Mhm. Tutaj jest akurat różowy, a tutaj jest takie już bardziej kobiece. Tutaj... Moro. No i jeszcze jeden przed fidget sticky, to jest od razu czym? Go można na przykład kręcić na takim patyczku. Spinnerem, no. Fidget sticky będziemy odpakowywać w przyszłym tygodniu teraz. No właśnie, także zapraszamy was, żebyście oglądali w przyszłym tygodniu nowe odcinki, bo tam będą fidget sticky, te, które przyszły. Ale jak działałem, jak ten, tak? I się te fajne podobają. Te różowe? W dzisiejszym odcinku to już tyle. Ja chciałam film podać trzecią górę. Pamiętajcie, żeby kanał zasubskrybować, na komentarze, zapomnijcie o dzwoneczku, subskrypcja. A teraz? Tak, pozdrowienia naszych widzów. Pozdrawiamy Wiktora Rzemieńskiego, który był drugi. Pozdrawiamy pierwszą, która była trzecia. Pozdrawiamy Julię Gracz. Pozdrawiamy Amelię Cygielnik. Pozdrawiamy Julię Grzyb. I na dzisiaj to już tyle pozdrowień i widzimy się już jutro. To na razie.